byliśmy razem. Absolutnie razem, nie było podziału. Najlepszy dowód to ten łańcuch nadziei, kiedy opolska ludność, obywatele opolscy, czyli świadomość obywatelska, tak wzrosła, że prezydent, marszałek, wojewoda powinni być dumni, że mają taki region, jakiego nie ma w Polsce drugiego, i że potrafiliśmy wywalczyć rzecz, wydawałoby się, nie do wywalczenia. 25 lat temu byłem nauczycielem wychowania fizycznego w Kluczborku, osobą, która poświęcała się swojej pracy zawodowej i nawet nigdy by mi nie przyszło do głowy, że po 25 latach będę pełnił funkcję marszałka województwa polskiego, będę opiekunem dla wszystkich samorządowców, też w pewnym sensie, oczywiście nie nadzoru, ale właśnie współpracy i tworzenia wspólnoty. Dzisiaj z panem Arkadiuszem Wiśniewskim, prezydentem miasta Opola, w imieniu wszystkich samorządowców, chcemy szczególnie podziękować tym osobom, które 25 lat temu, czując swoją wspólnotę, bardzo chciała, żeby ta wspólnota była w granicach administracyjnych województwa. Bo to trzeba o tym powiedzieć. Myśmy byli wspólnotą, myśmy mieli w sobie tą tożsamość, ale chodziło o to, żeby ktoś uwzględnił ją w granicach administracyjnych naszego województwa. I z mojej perspektywy, jako samorządowcy, zdaliśmy ten egzamin, bo zbudowaliśmy środowisko samorządowców i ludzi współpracujących jako bardzo odpowiedzialne i troskliwe o mieszkańców województwa opolskiego. I to chyba to zadanie my wypełniliśmy jako samorządowcy. Panie prezydencie, wtedy jeszcze jako nastolatek, rozumiem, przyglądał się pan tym wydarzeniom, które miały ogromny wpływ na miasto, region, ale pewnie także i na pana jako młodego człowieka. Oczywiście, że tak. Pamiętam wtedy to wielkie takie zaangażowanie ludzi, bo to nie sposób było nie zauważyć. Walczenie o coś, co wtedy dla mnie jeszcze młodego człowieka wydawało się trochę takie odległe. Nie do końca dla mnie, bo się innymi kategoriami myśli. A tymczasem dzisiaj po tych 25 latach to ja, moje pokolenie, kolejne pokolenie, jesteśmy beneficjentami tego, co wtedy ludzie zrobili. Tego, że mamy swój region, sami możemy o sobie decydować i też trzeba po tych 25 latach powiedzieć, mądrze tym regionem kierujemy, poszczególnymi powiatami czy miastami. No właśnie, dzisiaj można powiedzieć, że ta wspólnota przetrwała i pokazała, że ma swój sens, mimo że mówiono o niej przecież taka malutka. Dokładnie, a proszę, małe, ale samodzielne, pełne siły, werwy i to dzisiaj po 25 latach też powiedziałem. 25 lat to jest człowiek młody, silny, pełen chęci, przed którym świat stoi otworem i takie jest nasze województwo. Jak to treścią wypełnimy? Wszystko w naszych rękach. Ja ze wzruszeniem dzisiaj uczestniczę w rocznicowych obchodach, dlatego że miałam okazję i ogromną przyjemność współpracować z Danusią Berlińską, kiedy to wszystko się tworzyło, co dzisiaj wspominamy po 25 latach. I tym bardziej chciałabym serdecznie wszystkim podziękować, którzy wtedy i dzisiaj cały czas tworzą pewną niepowtarzalną wartość dla województwa opolskiego, mianowicie jedność i wspólnotę. Ja bym życzyła młodym ludziom, żeby podobnie jak my wtedy, byli razem, czuli się i utożsamiali się z tą ziemią i z tym wszystkim, co tworzy jej tradycje i co jest podwaliną, bo wydaje mi się, że 25 lat temu to myśmy tworzyli także pewien kapitał. I chciałabym, żeby ten kapitał procentował także dzisiaj. 25 lat temu, ile miałeś lat i czy wiedziałeś, co to było i jak ważne wydarzenie dla regionu opolskiego? To znaczy miałem to szczęście, że byłem synem Elżbiety Kuchek, która była mocno zaangażowana, była pomysłodawcą tego łańcucha. No i wtedy też powstawały te wszystkie rzeczy. Czy się wtedy orientowałem, co się dzieje, czułem, że coś ważnego się dzieje. Mam takie przebłyski co do konkretnych scen w okolicy na przykład mostu zamkowego. To było fascynujące, że było tak dużo. Dla 7-letniego dziecka no to szok, że tyle ludzi się angażuje. Fajna sprawa, trzymanie się za ręce i tak dalej. To wiadomo, że to przemawia także do osób. Czy młode pokolenie wie i rozumie, co to znaczy wspólnota, lokalność i własne województwo? Myślę, że nie zupełnie. Pisałem akurat artykuł naukowy dotyczący właśnie województwa opolskiego, to jak to się zmieniało. Myślę, że ta sprawa jest mocno zapomniana.
Osoby młodsze myślę, że niezbyt orientują się, ile to faktycznie kosztowało, jak blisko byliśmy u Tochraty województwa wtedy. No i ile nam to teraz daje. Dla pani osobiście, który moment był ważny, czy decydujący, czy taki, który pani zapamiętała jako moment przełomowy, jeśli chodzi właśnie o to, co później się stało z województwem? To był czerwiec przed Łańcuchem Nadziei w piątek, kiedy 5 razy piłam szampana, bo wydawało się 5 razy, że już mamy i znowu nie. Już była 16, znowu 12. Wtedy zmarły Ludwik Dorn, tak zwany trzeci bliźniak Kaczyńskich, mówił, że nie ma drugiego regionu z tak wielką determinacją i taką lojalnością wobec państwa jako polszczyzna. I że on obiema rękami nas wspiera. I wtedy kolejny szampan poszedł. I pamiętam, że wtedy o 19 godzinie jednak chciano uchwalić 12. I stąd nasz Łańcuch Nadziei w niedzielę 7. Panie marszałku, jaki to był moment w życiu, kiedy ten pierwszy dzień przyszło panu pełnić funkcję marszałka województwa, województwa, które się obroniło i które przetrwało i które ma dzisiaj własną tożsamość? Urząd wprowadził się do istniejących lokali Urzędu Wojewódzkiego, czyli myśmy jakby byli, musieliśmy sobie znaleźć swoje własne miejsce. Ja jeszcze nie wiedziałem, jaki jest mój pokój w tym pierwszy raz, ale zachowało się takie zdjęcie z tego okresu, tak powiem międzynarodowe, bo 3 marszałków było. Takie zdjęcie, w którym my jesteśmy szczęśliwi razem, że teraz Śląsk zjednoczony. Oczywiście nie wiedziałem, jak człowiek funkcjonuje w takim urzędzie, bo nigdy w życiu wcześniej tego, takiej funkcji nie spełniłem, zresztą nikt w Polsce. Ale uczyliśmy się i miałem bardzo dużo przyjaciół od razu, sympatycznych ludzi. I tak żeśmy to wprowadzali. A wkrótce potem, parę tygodni później, przyszedł pan Andrzej Czyczyło z rysuneczkiem, na którym był projekt rzeźby o tej, która tam stoi, naszej armatki i tego kanoniera, który obok armaty stoi. I mówi, panie marszałku, co my z tym zrobimy? Przecież to jest pomysł na dobrą rzeźbę, pokazujemy. Ja mówię, no tak, świetna rzeźba, musimy to zrobić. I jakoś udało się pozbierać pieniądze, uzgodnić z ówczesnym prezydentem miasta, który znalazł to miejsce. No i tak stoi ten cudowny, sympatyczny, intymny pomniczek, brońmy swego, który nam przypomina, że trzeba inwestować ciągle. Nie wolno poprzestać, nie wolno spocząć na laurach, tylko trzeba ciągle inwestować. W ten region też ciągle trzeba inwestować. Nie tylko materialnie, emocjonalnie, tak. Musimy się po prostu tu wszyscy przyjaźnić ze sobą, być dla siebie nawzajem życzliwi, sympatyczni, a swoje dobro wspólne po prostu kochać.